Siemaneczko, siemaneczko. Dycha w dół. Wyzwanie, czy moi drodzy, psychika, a redukcja. Bardzo fajny temat, który muszę dzisiaj poruszyć. Dlaczego jadę na tym rowerze? Bo muszę zrzucić 10 kilo. Nie! Jadę na tym rowerze, gdyż sprawia mi to przyjemność. Czerpię z tego satysfakcję i ruszam się, żeby co? Żeby posiłek lepiej wjechał. Pierwszy posiłek, którym jest śniadanie na diecie ketogennej. Wcale nie musicie wrzucać o godzinie 9-10 posiłku. Robicie to dopiero wtedy, gdy przychodzi głód. Ja tak robię i to jest najlepsza opcja, jaka może być na ketozie. Dlaczego temat tak ważny? Dlaczego go poruszam? Wyobraź sobie prostą rzecz. Przychodzi moment taki, kiedy ciało jest w sytuacji stresowej, czyli praca, dom, rodzina, wiadomo o co chodzi. Teraz wyobraź sobie, że jesteś na redukcji. Chcesz zredukować. Na masie jest podobnie. Ale chcesz zredukować. A co to jest redukcja dla organizmu, jak ktoś startuje z diety 2000 kalorii? Bo takie wiadomości przychodzą. Tak, no niestety w tym kierunku co to idzie. Co to jest? To jest dodatkowy stres dla organizmu. To teraz zadaj sobie proste pytanie. Jak masz normalnie funkcjonować, skoro jesteś w dwóch sytuacjach stresowych naraz? Zobaczycie sami, jak wygląda waga na dzień dzisiejszy i wcale o tej dyszce w dół nie myślę. Ja wcale o tym nie myślę. To jest po prostu gdzieś tam coś postanowione. Wjechała czysta miska po urlopie. 4 tygodnie urlopu. Nazbierało się troszeczkę wody. Wcześniej troszeczkę zaczynałem masować. Wskakiwałem na większe tłuszcze. No i nazbierało się, powiedzmy, te 12 kg. Pamiętacie wynik? 112 kg. Przecinek coś tam, coś tam. Pokażę wam dzisiaj, jak ta waga wygląda, ale wcale tym nie żyję. Ja tym nie żyję, ja żyję bardziej takim wplecionym ruchem z samego rana. Kop zależy tam. Schody zrobione, teraz jadę tą całą górą. Przejeżdżam od strony wylotu. Prościutko do chaty, co? Zjeść śniadanie. Śniadanie wchodzi tak, jak powinno wejść. Ruszyłem się z rana, podkręciłem delikatnie ten metabolizm. Cała filozofia. Nie myślę o tym. Moi drodzy, psychika, redukcja. Dwa bardzo ważne aspekty. Jak za mocno będziesz cisnął w redukcję, jak za mocno będziesz się tym wszystkim przejmował, im więcej będziesz słuchał tych wszystkich internetowych szamanów, ten powie to, ten powie tamto. Jak ja ostatnio słyszałem temat odmładzania, czyli chcesz żyć długo, pięknie i szczęśliwie, moi drodzy, soki z surowych owoców, do których już jest polecana sokowirówka, która kosztuje 2,5 koła czy 3 tysiące. Także patrzcie, następny hajs, który jest robiony w międzyczasie. I co do tej sokowirówki i tych surowych owoców jeszcze doszło, pamiętajcie, sok musi być wyciskany. Jak ta marchewka jest zmielona w blenderze, czy w czymś tam, jakimś tam innym stworzonym sprzęcie, ona jest pozbawiona tylu i tylu witamin. Zmniejsza się wchłanialność. Wchłanialność witamin z tej marchewki to jest 1-2%. Tak tam wczoraj pan opowiadał. A wyciśnięta z tej sokowirówki, z tego, jakby to wam powiedzieć, tej maszyny szczęścia, przyswajacie witaminy w 100%, 100, nie 97, ale 100%. I teraz najlepsza definicja odmładzania i długowiecznego, szczęśliwego, beautiful życia. Moi drodzy, lewatywy. Musicie sobie wprowadzać szlauch do pupy, wciskać wodę i czyścić sobie w ten sposób flaki. Moi drodzy, ja już to kiedyś powiedziałem. Niech technika i nauka nie będzie mądrzejsza od natury. Cała filozofia. Moi drodzy, chcecie żyć dobrze, długo i szczęśliwie? Prowadzać ruch, nie obserwować tych ludzi tam,
Obserwować, nie obserwować, kto chce, niech tam na to patrzy. Jak najbardziej. Ja wam powiem tylko tak. Jak widziałem, w jaki sposób wypowiada się jedna, druga, czy tam trzecia osoba. Tam był taki młody chłopak, tam były organizowane jakieś spotkania. Tam wjeżdżały tematy właśnie to, co dzisiaj poruszam. Psychika, redukcja, oczyszczanie ciała, zdrowy tryb życia. Ludziom robi się taką sieczkę z mózgu, że przypłacają to wszystko niczym innym jak konkretną deprechą, lękami przed produktami, gdyż tłumaczy im się, wmawia im się, że mięso wieprzowe zrobi tragedię w organizmie, wmawia im się, że mięso wołowe zrobi im tragedię w organizmie, gdyż krowa czy tam świnia jest zabijana, nie wiem z czego, o co tam chodziło, nie wiem, z łuku do niej strzelają, ty, po dżungli za nią biegnie, czy co, że ona w tym stresie ginie. Moi drodzy, to jest przyroda, tak jesteśmy na świat, że tak powiem, wypuszczeni i tak się żyje, tak się kiedyś żyło i tak się żyje. Najgorsze co jest, co ludzie przypłacają życiem, to jest stres. To jest stres, stres pogarsza każdą najbliższą chorobę, w której możemy się znaleźć, bądź w której jesteśmy. Im więcej stresu, organizm mniej odporny, nie potrafi się bronić. Choroba co? Ma idealne podłoże, żeby się rozwinąć. Jeszcze do tego elegancka lewatywa, która nie robi nic innego, jak wypukuje ważne, nie wiem jak to nazwać teraz na dzień dzisiejszy, musiałbym trochę o tym poczytać, ale wiem, że tam są jakieś soki, tam jest jakaś ściółka, która pozwala nam się normalnie wypróżniać. Moi drodzy, tak to wszystko działa. Jak ty chcesz się samemu, nie wiem, wypróżniać? Jak ty chcesz cały czas bazować na jakichś owocach, warzywach, nie wprowadzając do organizmu żadnego mięsa? Tam wszyscy weganie, nie weganie, mniej, jak to było? Mniej, nie wiem, no nie chcę mi się już tego nawet przytaczać, gdyż tak jak ja to tam wszystko wczoraj widziałem, moi drodzy, co chciałem powiedzieć, co tym ludziom brakuje? Pewności siebie. Tym ludziom brakuje męskości. Ten chłopak gada tak, jakby go przed chwilą coś tam z tyłu, zamiast tego wężyka z tej lewatywy, coś innego złapało. No moi drodzy, to nie powinno iść w takim stopniu. Do przodu to powinno wyglądać tak, jak to kiedyś wyglądało. Siłownia, ciężary, ruch. Chcesz robić to kardio, to rób. Nie, to nie. Ja jestem za. Chcesz prowadzić plener, to go wprowadź. Ja jestem za. Nie chcesz pleneru? Rób to kardio na siłowni. Ale ruszaj się, bo czy jesteś na masie, czy na redukcji, ta wydolność organizmu jest potrzebna. Im więcej będziesz się ruszał, tym organizm przepali więcej toksyn, które są w środku, w tobie. Nie słuchaj nic, ale to nic na temat złotych suplementów diety, eleganckich jakichś tam wypełniaczy, pod względem błonnika, niebłonnika, wypróżniania się. Moi drodzy, dwa zestawy redukowania czy masowania. Możesz masować na białku i tłuszczach z delikatną ilością węglowodanów, a możesz być typowo na diecie bilansowej, czyli złożonej z wszystkiego, co organizm potrzebuje. Moi drodzy, cała filozofia, temat zamykam, psychika, a redukcja. Moi drodzy, bardzo ważny aspekt, o którym nie możemy zapominać. Im bardziej będziesz tego wszystkiego przestrzegał, im bardziej będziesz tego wszystkiego słuchał, tym bardziej się to odbije tu. Moi drodzy, ja przez to przechodziłem, 47 kg zrzuciłem w ponad 10 miesięcy czasu. Moi drodzy, nie było lekko. Do tego wjeżdżał hejt, którym się kiedyś niepotrzebnie przejmowałem. Po czasie zrozumiałem, kto tu jest panem swojego losu. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową, Waldas, TVP. Czemu mi nie przypomnieliście, że dzisiaj podsumowanie? Waldek w batach stoi, moment. 112 z groszem było, półtorej tygodnia za nami. Środa dzisiaj, w tamtym tygodniu, w poniedziałek zacząłem. Telefon w łapie, tak jak było.
108,7, moi drodzy. Kilogramy lecą, lecą. Co tu wiele gadać? To są fakty, nie lewatywa i soczek z wyciskanej marchewki. Pozdrówka i pamiętajcie. Waldek, TVP.